Zadam ci jedno bardzo ważne pytanie. Lubisz jak ja boję się, jak sram w majtki? Jeżeli tak, no to ten film jest idealny dla ciebie, ponieważ dzisiaj zagramy sobie w grę, ale nie byle jaką grę, ponieważ dzisiaj zagramy sobie w, dokładnie tak, Resident Evil 4 demo. Witam was bardzo serdecznie, albo halo halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidor i was zapraszam na Resident Evil 4 demo. Tak, stwierdziłem, że jako że demo już jest dostępne dla wszystkich, no to czemu by nie zrobić z tego jakiegoś odcinka? Pierwotnie planowałem robić z tego livestream, ale stwierdziłem, że może to demo jest krótkie, więc trochę byłoby bez sensu odpalać live'a na 20 minut lub na godzinę, więc po prostu zrobię z tego odcinek i odpowiednio go zmontuję. Jeżeli gdzieś będę za długo siedział, to po prostu to powycinam. Tak więc bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy rozgrywkę. I od razu mówię, przepraszam za mój głos, ale jestem trochę podziębiony. Ale będę dochodził do siebie na dniach, tak więc nie macie o co się martwić. To nie jest nic przeraźliwego, tylko po prostu zwykłe podziębienie lub przeziębienie, jak chcemy sobie to nazwać. I swoją drogą bardzo ładnie przed chwilą te domki wyglądały, w mojej opinii. A teraz zobaczymy, co będzie się działo. Jestem przy okazji przygotowany na te ciężkie chwile z Leonem, ponieważ mam tutaj nadgryziony już batonik oraz wodę niegazowaną, ponieważ przyda nam się, bo będzie to przygoda, przy której na pewno będziemy musieli coś zjeść lub czegoś się napić, no nie? Nagrywam to ogólnie za drugim razem, ponieważ za pierwszym razem mi troszeczkę nie wyszło, więc tutaj pewne rzeczy, a raczej te opcje, gdzie tam mogłeś sobie rozjaśnić grę lub sobie ją ściemnić, jak widzicie, się nie pojawiły, a to tylko właśnie z tego powodu, że nagrywam to za drugim razem. I mam nadzieję, że mi się teraz uda to wszystko ładnie, fajnie nagrać, ponieważ troszeczkę mi się to nie podobało, jak nagrałem to za pierwszym razem, bo byłem za dużo razy, znaczy za dużo razy, po prostu przez większość tych nagrywek ja byłem cicho i tyle, nie? Tak więc wchodzimy, rozpoczynamy i jedziemy z koksem. Okej, okay, możemy teraz wybrać... Możemy teraz zaakceptować. Lub nie akceptować, ale my oczywiście jesteśmy prosy i będziemy grali prawdopodobnie na wysokim poziomie trudności, a raczej gra już z góry nam założyła poziom trudności. Tak przynajmniej mi się wydaje. Raczej to demko nie gra, bo to jeszcze nie jest pełna wersja. Ale no, zobaczymy. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Mam nadzieję, że będzie wszystko zgodnie z planem. A teraz zamykam się i oglądamy. September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second, this time, it can be different. It has to. Rozpoczynamy rozgrywkę, moi drodzy. Jesteśmy w znanej nam już dobrze lokacji, która swoją drogą bardzo ładnie jest odświeżona. Myślę, że nie tylko ja tak będę uważał. Mamy tutaj naszą bryczkę. Policja, policja, policja. Ładnie sobie tutaj zaparkowaliśmy, chociaż szczerze powiedziawszy... No Leon, dobra, cofam to, co powiedziałem, brzydko zaparkowałeś, bo wjechałeś w płot. Bardzo nieładnie. Bardzo mi się to nie podoba. Dobra, więc idźmy prosto przed siebie. Poeksplorujmy trochę tutaj teren. Jak będzie można z czymś wejść w interakcję, to po prostu wejdę.
a jak nie będę mógł z czymś wejść w interakcję, to po prostu nie wejdę. I tutaj widzę, że przejść na przykład nie możemy. Strasznie w ogóle to wygląda między moim monitorem, z którego teraz tutaj pokazuję, a telewizorem, na którego teraz pokazuję, ponieważ na monitorze wszystko wygląda... Bo na moim monitorze to wszystko wygląda super jasno, natomiast na moim telewizorze wygląda to super ciemno. I być może to już przez to, że trochę ten telewizor ma lat jednak, no nie? Nie zdziwiłbym się, jeżeli coś takiego mogłoby mieć miejsce, w szczególności, że no wiadomo, no... Technologia z czasem się psuje, nie? Jak to się mówi. Dobra, możemy L3 biegać. How far could he have gone? Na razie tutaj nie ma... O, dobra, już jest pierwsza... Raczej pierwsze coś, z czym możemy wejść w interakcję. Biedny wilczek. Serio, biedny wilczek. Masakra, co ja go tutaj spotkało? Znaczy, ja domyślam się, kto go tak urządził, ale myślę, że wy też się zresztą domyślacie. Kukiem możemy sobie tutaj właśnie kucać. Wszystko fajnie, spoko. I dochodzimy do znanej nam wszystkim chatki. Chatki Kubusia Puchatka. Gdzie mieszka sobie Krzyś, Prosiaczek i wszystkie postacie ze Stumilowego Lasu. Oczywiście to byłoby zbyt kolorowe i zbyt fajne, gdyby tak serio było. Więc no niestety musimy zadowalać się tym, kto będzie mieszkał w tej chatce. A domyślam się, kto może być. Więc po prostu otwórzmy drzwi. Siema, jestem Leon, nie mam co prawda miotku dla ciebie, Kubuś, ale mam giwerę, której nie zawaham się użyć. No chyba, że chciałbyś nowe dziurki, no to wtedy możemy cię ogarnąć. Nie ma problemu. Czy jest tutaj coś, z czym możemy wejść w interakcję? Możemy pójść tam, ale moglibyśmy równie dobrze też wejść przez te drzwi. Co tutaj mamy? Lampę mamy. Mamy generalnie burdel. Okej. Mamy tutaj stertę książek. Łóżko, które jest zasyfione i... Nie wiem, czy to czasem nie są te... Nie wiem, czy to czasem tutaj nie ma... Wody jakiejś albo winiacza. Które się... konserwuje, jakkolwiek by to zabrzmiało, bo to trochę takie baniaki przypominające, jakby to wino miało się tam fermentować, czy jakieś inne rzeczy tam do picia w każdym razie. Tutaj mamy jakiś napis na ścianie, ale no nie zwracajmy na takie rzeczy uwagi, ponieważ tam brzydkie rzeczy piszą swoją drogą. Tu potrzebujemy klucz, żeby się dostać, więc niestety póki co sobie tędy nie przejdziemy, więc musimy kierować się na wprost. Sorry to barge in like this. Busco a un policía. Vino aquí? No dobra, nie był to co prawda Kubuś Puchatek, chociaż może to był taki Kubuś Puchatek w wersji człowieczej, jakkolwiek to brzmi. No tu mamy tą legitymację, niestety. Świętej pamięci policjanta. O, możemy teraz oczywiście użyć. I przechodzimy dalej.
R3 oczywiście sobie lampeczkę odpalamy, co jest jak najbardziej na plus, ponieważ przynajmniej będę teraz widział, jak mam iść. Serio, chodzenie w tej grze bez latarki to byłaby udręka, no nie? Zobaczmy, czy coś tutaj mamy, z czym możemy wejść w interakcję. Nie za bardzo. Tutaj po raz kolejny jakieś opętane rzeczy piszą. Bardzo nieładnie, bardzo brzydko, nie podoba mi się to. No akurat ja usłyszałem, co te typki gadały tam, raczej ci, którzy zostali spisani na własną śmierć, jakkolwiek to brzmi, bo Pat ma taką właściwie możliwość, że kiedy tutaj oni się odzywali, no to... Kiedy się oni tutaj odzywali, no to Pat się tak na zielono zaświecił. Sorry, przez chwilę zgubiłem wątek. Teraz, kurde, muszę się nauczyć, czym tu się zmienia broń. Mamy tutaj towarzystwo. Warto byłoby się wyleczyć, żeby nie było przypału. Teraz idziemy do góry. Dokładnie tak. Nic tutaj nie ma? Absolutnie nic. Bruce, this is Gondor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. Myself out. Dokładnie, ja mam teraz taką samą reakcję jak Leon, nie? Bez kitu. Uciekamy od tych, kurde, szczawiów. Od tych pał do szczania, no nie? I teraz w ogóle idziemy sobie przez most, który teoretycznie mógłby się teraz zawalić, bo troszeczkę jest wątpliwej jakości, nie? Żebym ja się chciał czepiać. No i co? Biegniemy prosto przed siebie. Nic tu po nas. Z tej chatki teraz dostaniemy się do wioski. Skąd to wiem? Bo pamiętam oryginalny Resident Evil 4. Akurat aż takiej ulotnej pamięci to ja nie mam. O, mamy maszynę do zapisu, która nie działa. Łe, szkoda. Szkoda, że ona nie działa, tak szczerze.
No ale teraz mamy autosaving, więc jest wszystko fajnie. Zobaczmy, czy będziemy mieli tutaj jakieś ammo, czy cokolwiek, co moglibyśmy podnieść. Chyba jednak nie mieliśmy, więc możemy iść prosto przed siebie. Chociaż tu coś możemy zobaczyć. Tylko kasa. Nic więcej. Niby kasa się przyda, ale po co, skoro to jest demówka. O, ammo się przyda, to prawda. Możemy biec przed siebie. Żadnych nieprzyjemnych gości mi tutaj. O, pułapka. Jak ja nienawidzę pułapek. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu ich nienawidzę. A przydadzą się tutaj te rzeczy, które podnoszę teraz. Dobrze, że ja tutaj wchodzę z tymi przedmiotami w interakcję, bo mogłoby to się różnie skończyć. I teraz co? Przechodzimy przez wielką bramę, no nie? I już jesteśmy po drugiej stronie. Autosaving. I teraz jesteśmy w wiosce, gdzie są wieśniaki. Znaczy, mieszkańcy wsi, może tak to powiem. I co oni tutaj robią? Shit. Okej, z tego kolesia to już tylko co jedynie żeberka zostały w mojej opinii. Znaczy, w mojej opinii, no tak, w sumie żeberka z niego zostały, jakby nie patrzeć. Chociaż, wiecie, dla umarlaków to jest plus, no bo przecież oni będą mogli mieć pożywienie, no nie? Szkoda tylko, że takim kosztem. I tak, ja wiem, że oni nie są zombie, to są zainfekowani ludziki, ale no dla mnie to są trochę jak zombie, no niestety ja jestem przyzwyczajony do tego, że dla mnie to bardziej to są zombiaki niż zainfekowani ludzie. Here we go. Spierdzielaj. Uciekamy, powiedziałem. Biegniemy prosto przed siebie. Dokładnie tak. Do tego miejsca biegniemy. Dobra, wypadałoby tu się w miarę przygotować, tak więc pozwólcie, że ja połączę sobie te dwie roślinki, żeby mieć w razie co na apteczkę, żeby się, wiecie, wyleczyć. Znaczy na apteczkę, wiadomo, żeby mieć lek, żeby trochę HP podbić sobie wyżej. O, tutaj już jest ten kurde psychol. W870, dobra. Mamy to. Teraz rzucamy drabinę. Nikt tutaj nie wejdzie. Bierzemy co nasze. Granat! I teraz. Teraz my stąd uciekamy. Dara! Idziemy. Naszym zadaniem jest teraz przeżyć. Przede wszystkim. I możemy przeżyć właśnie w ten sposób, że ja teraz zrobiłem co zrobiłem. Reloaded. Wow! Uciekamy! Bo tutaj zadyma jest nie z tej ziemi.
Musimy serio przetrwać teraz, dopóki dzwony nie zadzwonią. Więcej was matka w domu nie miała! Masakra! Wow, prawie we mnie trafił. Serio, on by prawie we mnie trafił. Dobra, skak. Czemy? Chciałem powiedzieć, a przez chwilę bym powiedział skak. Co nie brzmiałoby poprawnie. Nara. O, dobra, skoro tu już jestem, to wchodzimy. I teraz. Pyk! Jakoś musimy to przetrwać. Jakoś musimy sobie dać radę. Też tutaj nie wejdziecie, parówy. Teraz szybko tutaj, 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 tutaj. Dobrze, 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 dobrze kminimy, dobrze kminimy. Podnosimy co nasze. Wyżej nie wejdziemy. Cholera jasna. Nie podoba mi się to. Mógłbym tej strzelby użyć. Uo! Dobra, to kawałek dachu był. Jezus Maria, wystraszyłem się. Idź stąd. Dobra, jest ten frajer. Nie! Skok! Idziemy stąd! Szybko! Uciekaj, 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 uciekaj! Nie wiem szczerze, gdzie ja mogę uciec, prawdę mówiąc. Wiem, gdzie jeszcze nie byłem. Trzeba będzie się tam dostać. Nie byłem jeszcze na tej wieży kościelnej. Czy nie wiem, jak to się w sumie nazywa. Idźcie ode mnie, kurde! Tu mnie właśnie jeszcze nie było. Chodźcie. Okej, okej, okej. Tu jeden z łopatą, drugi kurde z piłą. Masakra! Idźcie ode mnie. No już, idźcie stąd! Where's everyone going? Bingo? Masakra. Masakra, powiem wam szczerze, naprawdę. Normalnie mi serce tutaj naparza, nie? Mocno. No, całkiem spoko nam poszło. 11 minut i 14 sekund. 4 zabicia, tylko 2650 tych. Kaski. Ładnie. No, i to tyle z demka. Przeszliśmy demko. Woo, fajnie. Będzie już dostępne 24 marca 2023. W sensie pełna wersja gry, no nie? Widziałem, po ile jest pełna wersja, tam 299 bodajże, więc no troszeczkę sporo bym powiedział. Ale w przyszłości myślę, że sobie kupimy, ponieważ muszę przyznać, że mi to demko troszeczkę zaimponowało. Graficznie to naprawdę ładnie wygląda, tak picuś glancuś bym powiedział. Natomiast czuć jak się gra, czuć trochę to ciężkie sterowanie. Tak delikatnie, że względem oryginału tutaj delikatnie ciężkie sterowanie jest, ale myślę, że to jest do przyzwyczajenia. Dobra, to co?
dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Nie jestem może mistrzem w Resident Evil, okej? Ale przynajmniej najważniejsze, że się ja dobrze bawiłem, no nie? Mam nadzieję, że ty też się, drogi widzu, dobrze bawiłeś. Jeśli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się content, to zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostaw łapkę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół i uzasadnij dlaczego. Wpadajcie na moje socjalne, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord, Instagram, TikTok oraz Twitter. I teraz tak, na TikToku wrzucam ekskluzywne shortsy, których na YouTubie nie znajdziecie, i te, które są na YouTubie, tylko że one są wcześniej na TikToku, a później na YouTuba lądują. Na Twitterze bardzo często komentuję różne wydarzenia na świecie, czasami z życia influencerów, czasami jakieś tam newsy komentuję sobie, wyrażam swoją opinię, tak więc polecam bardzo serdecznie się zapoznać z moim profilem na Twitterze. Na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy, informuję was o odcinkach, o lewach, co tam się u mnie dzieje i tak dalej, i tak dalej. A co do Instagrama, to raz jeszcze powiem, a jak nie raz jeszcze, to dopiero teraz powiem, że na Instagramie będziecie mieli powiadomienia o filmach publikowanych na kanale. Jeżeli na YouTubie nie dostajecie powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie mieli. Nagrywam to 11 marca o godzinie 18:20. Na razie, trzymajcie się, cześć i dzisiaj to jeszcze wleci. Wieczorem to wleci, w nocy nawet bym mógł powiedzieć, tak koło 22, 23, ale wleci. Tak więc wyczekujcie. Na razie.